Witam serdecznie w środę popielcową. Dzisiaj Fix musi załatwić kilka rzeczy, więc będziemy obserwować spalanie i ładowanie. Mam kilka krótkich tras. CRV-ka stoi po całej nocy, nieładowana. W tym momencie 12,63. Zobaczymy, jak będzie się sprawowało inteligentne ładowanie. Pojeździmy po Krakowie w trakcie ferii, czyli powinno być dosyć pusto o 8.38. 3 stopnie w tym momencie. Przyjemnie. Otwieramy furę i leci w dół 12.40 coś tam. No i CRV-ka stoi od wczoraj, od 15.00. Tak to leciało w dół. Mój telefon ostatnio się pięknie łączy z BM2. No to robimy start. Ciekaw jestem, czy zejdzie poniżej 10 V. Test rozruchu. Ostatnio widzę 10.03 o 14.54 wczoraj. A przy okazji się włączyły wycieraczki. One wzięły na pewno trochę prądu. 9.98, bardzo ładnie. Przy okazji popatrzymy na spalanie. Póki co ze 153 km i 23 na godzinę, zobaczcie, jaka od razu wyższa średnia prędkość, no bo jeździła żona dwa dni. 10.03. Kasujemy licznik B i zobaczymy, co dziś będzie. Pełne ładowanie póki co. No widzicie, w Hondzie kierownica się nie odkręca tak pięknie jak w Mazdzie. Musiałem jej lekko pomóc. Lekko ruszałem, ale okej, w Mazdzie i tak by się sama odwinęła. W pełni. I odkąd wyjechałem spod domu, cały czas odcięte ładowanie. I 12.33. Tutaj z górki rzucę trzeci bieg, odpuszczam gaz i zaraz będzie pełne ładowanie. Jest. Czyli CRV-ką nie jeździmy na luzie. 12.38 i odpuszczam gaz 14.26. I 12.38, odpuszczam gaz i pełne ładowanie 14.28. Teraz zauważcie, że Honda, dla Hondy pełne ładowanie to jest 14, 28, 29, nawet nie ma 30. A w Mazdzie, jak widzieliśmy ostatnio, podbija po 14,5. Ciekawe, czemu tak? Tu i tu fabrycznie jest wsadzony akumulator EFB.
i Honda uważa, że napięcie 14,3 wystarczy. Maksymalne, powtarzam. Ja nie widziałem w Hondzie nigdy więcej niż 14,3. Natomiast w Mazdzie ostatnio było cały czas właśnie 14,5, ale w innym dniu ja widziałem w Mazdzie 14,7 raz. Na momencik, ale widziałem. W Mazdzie nie ma żadnych 14,7. A czy w Hondzie? Okej, i kończymy pierwszą trasę, 5,8 km, 12,36, ładowanie w tym momencie, spalanie 11,2. Okej, i jestem z powrotem, teraz muszę podjechać gdzieś tylko kilometr, w tym momencie napięcie 12,53, napięcie spoczynkowe, jeszcze nie włączałem zapłonu. Powiem wam, że lubię tę starą część Nowej Huty. I test rozruchu. No i odkąd ruszyłem teraz drugi raz, cały czas pełne ładowanie. I naprzeciw nas plac centralny, tam gdzie stał kiedyś Lenin. Jako dziecko jeszcze go pamiętam, a potem go zburzyli, zwalili. Pięknie. Tutaj restauracja komunistyczna, to znaczy dalej utrzymana w takim stylu. Ludzie przyjeżdżają, turyści z całego świata, żeby siąść do tej restauracji. Kawiarnia to nazwali. Jak to się nazywało? Stylowa. I cały czas mam pełne ładowanie. Spalanie 11,5. I teraz gdzieś się tu muszę zatrzymać. No i mamy 6,8 km, 20 na godzinę średniej prędkości, spalanie 11,8. Ładowanie odciął, ale teraz sobie przywrócił. Stoję na wolnych obrotach. I czyż tu nie jest pięknie? Tam, idąc przez ten przesmyk, dochodzimy właśnie do placu centralnego, gdzie stał Lenin. Czternasty lutego, a ja mam wrażenie, że zieleni się wiosennie trawa. No i jestem z powrotem. Tak pomyślałem, że podjadę sobie na plac kupić jajeczka od tak zwanej baby. Nie obrażając ich, bo je bardzo cenię. Dzisiaj środa popielcowa, to jajeczko sadzone na obiadek jak znalazł. Tylko sam nie wiem jak jechać. Co tu Google wymyśli? Mamy internecik? Mamy. Siedem minut, 2,1 km. No dobra, w tym momencie 12,57. I jedziemy. Test rozruchu.
10:32. Pełne ładowanie. No i jesteśmy właśnie pod samym placem centralnym, tam na wprost. Tam go widać po remoncie. I tak sobie tu ludzie żyją i mieszkają w starej hucie. Tutaj nad wszystkim czuwa konserwator zabytków. Nic tu nie można ruszyć. Kolor budynków i tak dalej musi zostać. Czy ja dobrze jadę? Chyba dobrze. Bez nawigacji bym się tu pogubił, powiem wam szczerze. To znaczy gdzieś bym wyjechał, ale trochę pobłądził między tymi blokami. Teraz było pełne ładowanie, jak odpuściłem gaz, a jak stoję... i zapomniałem o start-stop. 12:66. Dziwić się, że żona zapominała go wyłączać, jak ja sam czasami zapominam. I mamy pełne ładowanie. No bo był kolejny start. Kino świt. Tutaj Fix chodził do kina. Kino, które umarło. Zrobili w nim Tesco, chyba było na początku, a teraz jakiś inny market. Market w kinie, słuchajcie. No i jesteśmy pod placem, gdzie Fix kupuje jajeczka i inne sprawy. Może bym mleko świeże kupił od krowy. 13:02, ładowanie pośrednie. No i taka sytuacja u Fixa. Kupiłem 30 jajek, no ale przy okazji ziemniaki od rolnika, od chłopa, jabłka od chłopa i stwierdziłem, że ugotuję kapuśniak. I kapusta kiszona też od babki, która sama kisi. Nie sądzę, że kłamie, bo stoi na tym placu już chyba z 10 lat. Będziemy robić kapuśniak. Także przy okazji lokalna masarnia na placu, przeróżne mięska, karczki, nie karczki. I kiszeczka będzie w którymś dniu na obiad. No Fix się wychował na wsi, takie rzeczy jadł. Powiem wam, że pogadałem sobie z panią w masarni, pośmialiśmy się. Mówi, że akurat wczoraj też gotowała kapuśniak, więc zapytałem, co tam wrzuciła, żeby mi dobrała to samo. Także pani mi dała właśnie trochę karczku, trochę boczku wędzonego, trochę żeberek. Pytam się, jaki jej wyszedł ten kapuśniak. Ona mówi, że według niej luks, ale mąż niezadowolony, że za bardzo kwaśny. Taka historia.
Powiem wam, że lubię gotować autentycznie. Spędzić sobie w tej kuchni ileś tam. Nie lubię tego syfu, bo jak zacznę kroić to wszystko, to się po prostu zrobi syf. Ale jak już wpakuję do tych garów, zaczyna się gotować, wtedy sobie sprzątam elegancko i już inna atmosfera. Odpuściłem gaz i pełne ładowanie, a po zatrzymaniu co będzie? I zrzuca. 13.04. A póki co 18 km na godzinę średniej prędkości, niecałe 10 km i 12 litrów spalania. No ale było dużo manewrów. Pod przychodnią i tak dalej, pod placem. Stąd to wyższe spalanie i niska średnia prędkość, 17 na godzinę, mimo że nie ma specjalnych korków. No ale tak właśnie jeździ Fix, załatwia różne sprawy. Żona jakby jedzie prosto do pracy i wraca, ona mniej załatwia spraw. No chyba że jedzie na sklepy, na ciuszki. A Fix musi tu ogarnąć wiele rzeczy. I ładowanie 12,98. 13. No i jesteśmy w domu. Fix zrobił 13 km, 20 na godzinę średniej prędkości, 11,2 spalania. No i akumulator zaczyna postój od 12,86.